Półtora roku temu, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, Rihanna stwierdziła, że powinna coś zmienić w swoim życiu i kupiła kolejny dom. Barbadoska zakupiła wówczas willę położoną w Los Angeles za niecałe 26 milionów złotych. Nie wydaje się to aż tak bajeczną sumą, biorąc pod uwagę, że w przeszłości zdarzało się jej zainwestować w droższe nieruchomości. Jak jakiś czas temu donosił Daily Mail, przeszło 6 miesięcy temu w domu, który piosenkarka obecnie już sprzedaje, doszło do włamania. Sprawcę zidentyfikowano jako 26-letniego Eduardo Leona. Policja została zawiadomiona, gdy zorientowano się, że alarm w apartamencie został wyłączony. Włamywacza zatrzymano na posesji piosenkarki i potraktowano paralizatorem, ponieważ nie chciał dobrowolnie opuścić terenu. Jak się później okazało, Eduardo miał zamiar uwieść Rihannę i się z nią przespać. Myślicie, że to zdarzenie przyczyniło się do decyzji o sprzedaży domu, czy to po prostu kolejne gwiazdorskie widzimisię? Zobaczcie, jak mieszkała gwiazda. Cała posiadłość gwiazdy popu liczy niespełna 700 metrów kwadratowych powierzchni i położona jest w ekskluzywnym obszarze Nichols Canyon. Z ogłoszenia agencji nieruchomości możemy dowiedzieć się, że gwiazda zażyczyła sobie za swoją willę prawie 8 milionów dolarów, czyli ponad 28 milionów złotych. Barbadoska przez 18 miesięcy miała do swojej dyspozycji aż 6 sypialni. Myślicie, że przez ten czas zdążyła spać w każdej chociaż raz? Piosenkarka mogła myć aż w 8 łazienkach. Cała posiadłość wyposażona jest w gustowne oświetlenie i stalowe ramy okien i drzwi. Co ciekawe, celebrytka wyposażyła się w domowe kino z wieloma fotelami. Myślicie, że miewała wielu gości, czy oglądała raczej sama? W całym apartamencie wokalistki utrzymano śródziemnomorską stylistykę wnętrza. Podoba wam się? Elementem wiodącym w kuchni gwiazdy bez wątpienia był marmur, o czym świadczy wyspa wykonana w całości z tego kamienia. Jak na gwiazdę przystało, w posiadłości nie mogło zabraknąć olbrzymiego basenu i spa. Zobaczcie resztę pomieszczeń dawnego domu Rihanny. Myślicie, że piosenkarka ma na oku już jakąś willę, czy na razie po prostu pomdrugeszkuje w ekskluzywnych hotelach? Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.